No dobra, Indy kontra Guru u dołu w kolorze zielonym, proszę Państwa. Mamy Guru, nasz polski Guru. Czwarty gracz Rzeczypospolitej, trzeci, czwarty, zależy jak komu idzie tutaj gra razem z Maną. On się teraz wymienia, bo oczywiście Elazer. Czyli jeżeli chodzi o WCS-a, to jest to trzeci polski gracz. O tak bym powiedział, że patrzymy punkty WCS-owe, ma ich chyba więcej od Many. Tak mi się jakoś zdaje. Jego brzinkiem w dniu dzisiejszym jest komentator e-sportowy, który czasami sobie pogrywa. Jest nim Igor Indy Kaczmarek, więc jeżeli są jakieś tutaj suby od Indiego, no to jak najbardziej zapraszamy. Niech pokażą swoje indyki itp. itd. Pokażcie, że jemu kibicujecie. Dobra. Za chwilę zobaczymy, czy są tutaj kibice Indiego, czy ich nie ma. A u dołu jest Expa. Oczywiście jest ekspansja z banalnego powodu, ponieważ Indy próbował blokować tutaj naturala, więc trzeba przyjąć to na dole. To od razu też wymusza pewien rodzaj gry od Guru. Będzie musiał on niedługo postawić trzecią bazę i będzie musiał tę bazę jak najszybciej połączyć creepem, aby móc oczywiście bronić przed tym złem, które mogłoby się dzisiaj pojawić. Drona wyjechała. Może, gdyby to była próba, miała postawić ekspansję. Ach! Gdyby to była próba i miała postawić ekspansję, by się udało pewnie. A tak nic. No trudno. Trwa jeszcze blokowanie ekspansji cały czas przez Indiego. To jest dosyć opłacalne. To było dosyć opłacalne, chociaż Guru i tak wiedział, że jeszcze przez chwilę tego nie przejmie, więc nie tworzył sobie tutaj zbyt dużego banku. Expa postawiona. Ciekawi mnie, co Indy wykombinuje. W ogóle teraz, jeśli się nie mylę, trwają kwalifikacje ladderowe w pewien sposób do top 16. Teraz trwają kwalifikacje do top 16 kwalifikacji ladderowych. O tak sobie powiedzmy. Ludzie grają sobie w Grandmasterze. I walczą. Najlepsza szesnastka będzie walczyła oczywiście o pieniądze. To będzie w przyszłym tygodniu. Czwartek, piątek jakoś chyba tak i sobota w finału, albo piątek, sobota. Nie pamiętam już dokładnie, jak to będzie wyglądało. No dobra. Wracamy do gry. Resonating Glaives już jest przygotowywane. Do tego wszystkiego dwójka adeptów. Mamy jeden cień skautujący, tutaj nikt nie pomyślał o zdropowaniu jednostek do środka. Ja was przepraszam trochę za nie najlepszy dzisiaj komentarz i przede wszystkim błędy językowe, którym się język klei nie tak jak powinien. Ciut za ciepło dla normalnego człowieka jest. Okej. Okay. Próba przegryzienia się przez ten, jest też próba zdropowania, ale Indy dosyć mądrze się tutaj ustawił. Piątka adeptów na razie została zabita, nic tutaj ciekawego nie wykombinowali, pylon zniszczony i to na razie wszystko. Przydałby się ten kolejny adept, już się pojawia, jest też Mothership Core, więc tu nie powinno nic złego się dziać. Nie można powiedzieć, aby ten atak był teraz opłacany, chociaż z drugiej strony może coś z tego wyjdzie. Indy musi jednak ciut lepiej kontrolować swoją armię. Ty patrzcie, skurkowałem sobie do tej pory tylko i wyłącznie jedną probę. Więc drugą probę, więc dwie proby zabite za 12 lingów i jednego adepta. Ja bym nie powiedział, żeby to się opłacało. Przede wszystkim raz. Minerały, jak popatrzymy, ciut więcej stracił Protoss, ale te wszystkie tu przede wszystkim powinny być... Aj, pylon zniszczony, zapomniałem o pylonie. Tu przede wszystkim chodzi o to, że trzeba było presję ekonomiczną nałożyć. Te eko nie oberwało, przez chwilę nie wydobywał. Dwie proby zabite, mogło być lepiej. Okej. Dwójka, czwórka adeptów jest. Nexus, pylon, okej. Szykuje się pójść ze strony Indiego w stronę Guru. Nie chciał nic pakować. Gdzieś oczywiście może zdropować jednostki z Warp Prisma. O, myślę, że tutaj wyląd... Aha, już wiemy, gdzie będzie.
Wiemy, w którym miejscu już będzie chciał Indy coś ciekawego robić. Zobaczmy, jakie obie armie się właśnie mijają. Będzie atak na trzecią. Tu jeden pylon to jest za mało, chociaż nie zauważył już guru, że tutaj coś złego się dzieje. Próba zastawienia się tymi adeptami. No nie dał się otoczyć, ale one dosyć szybko giną, chociaż przeskakuje na drugą stronę. Zobaczymy, ile dronek będzie zabitych, a w tym czasie jeszcze Warpism czeka. 4 dronki, 5 dronek i zauważmy sobie dosyć ważną rzecz. 6 zabita. Kupił dodatkowy sobie czas, aby obronić ekspansję. Dobra, Warpism jest. Szuka swojego szczęścia gdzieś, nie może go znaleźć. Szczęście nie jest na wojnie, szczęście jest w domu w miłości. Indy, pamiętaj o tym. No ale cóż, 6 adeptów do tej pory łącznie została zabita. Trochę lepiej można było się tutaj pewnie wymienić z tym wszystkim. Guru, speed na roachach, do tego wszystkiego Hydra Lizden, coraz więcej dronek. Gdzie jest... gdzie jest Warpism? Jest Warpism. Niepotrzebnie chyba Indy wrócił tym swoim Warpismem. Trzeba było zostać w okolicach bazy przeciwnika i trzymać go tam i nakładać tą presję. Dwa działa dostawione, coraz większa ilość gate'ów plus jeden do ataku. Ja tu nie widzę jednak czegoś dosyć ważnego. Robotic Facility jest, nie ma co Robotic Bay, no i właśnie to jest to coś ważne. Bez dysruptorów przeciwko lurkom i roachom w takich ilościach będzie ciężko. No chyba, ale w tym czasie po stronie lewej coś się działo. Tak, sentry wychodzą. Sentry się zbliżają. Indy właśnie się wpakował, jak pirożen. Niestety. Force field rzucone, jednostki, część uratowana. Ale dał się teraz złapać. Ile centry? 4 sztuki zniszczone. I nie udało mu się ekspansji rozwalić. Idzie dosyć potężny push. Gdzie jest obrona przeciwko temu, co się tutaj zbliża? Obrona aktualnie brak. Warprism nie dropował tutaj nic. Zresztą były queeny. Spine Spore. Nope. No, trzeba coś zrobić. Trzeba trzymać zerga z daleka od bazy Protossa. Taka jest prawda. Banalna prawda. Jeżeli się to nie uda... Aha. O, jest Hydra. Trafi czymś? Niczym nie trafi. Plus 2 do ataku dla Lingów, aby było zabawniej. Czy on będzie myślał... Nie, no raczej nie będzie przejścia na Ultraliski. To jest mało prawdopodobne. Ultrali się już... raczej nie grywa. Immortale są zbyt mocne na ultraliskim. Plus 2 do ataku. Okej. Okay. Lingi Hydry już wchodzą. Jeszcze raz będzie tutaj się... No dobra, co może zrobić? Nawet nie rozwalił, zauważmy nawet tego... Overlorda nie dało się zabić. Creep lekko cofnięty, przyblokowany. Tu może coś ciekawego wyjdzie. Gdzie są dysruptory? Dopiero jest Robotic Bay tworzone. To jest za późno, panie dobry! To naprawdę jest dużo za późno. Gdyby zniszczył kamienie, byłoby świetnie. Podzieliłby armię zerga na dwie części i mógł przynajmniej część jednostek zniszczyć. Szkoda, że się kamieniami nie zajął. Blink bezpośrednio pod jednego lurka. Ten został zabity. Po stronie lewej co się dzieje? 2 adeptów walczy z pylonem. No średnio to jest dobry pomysł, żeby z pylonem walczyć. Z dronkami? Tak, jak najbardziej. Tu jedna... Aha, jeden adept nie był zabity. I zdropować jednostki teraz na tył. Byłoby też bezpiecznie, byłoby fajnie. No, pięknie zalewa. Po prostu pięknie. Aż krew... O, force fieldy poleciały. Może z tego coś wyjdzie. Blink z stalkami na drugą linię. Immortale z przodu, jak mają przeklapane. Adepci dorzuceni. Tu się przedostają gdzie indziej Rangers. Nie wiem, czemu Gór tego nie zaatakował tych force fieldów, żeby się przebić, ale adepci byli całkowicie niepotrzebnie wezwani tutaj. 2 dysruptorów w drodze. Gdyby dysruptory wyszły na przywitały się z Góru, o, to by bolało.
Muscular Augments. 11 dronek zniszczonych. Adepci z harasem zaczynają robić swoje. No ale Guru, no ma 60 harvesterów, 59, 56. Jednak za chwilę 11, 12 sztuk się pojawi i naprawi te straty. Będzie też prawie że wymaksowane na swoim limicie armii. Ależ tutaj destruktor jakiś czekał teraz. Overseer zniszczone. Pamiętajmy o tym Warprismie, który czeka z tyłu. On dalej może być upierdliwy. I on pewnie będzie dalej upierdliwy. No dobra. No destruktory 3 złapane. Tak nie można. Przepraszam. Halo, halo. Jakby one były zniszczone, byłoby smutno. Kolejny destruktor może być przechwycony. Nie widzi tego Guru, na szczęście dla Indiego, bo byłaby tragedia. Poleciała taki dwójka rozwalona. Będziemy mieli drop. 4 lurki już będą leciały. O tak, tym dwa działa. Oj, to byłoby ciekawe. Jeżeli on zobaczy tymi stalkami, co się dzieje, widział, na pewno to widział, musiał to widzieć, że ktoś gdzieś leci armią, że to były spakowane overlordy, czy że może było tworzyć coś. W tym czasie atak na górną ekspedycję, destruktor prawie zabił własne jednostki. No i nie wypilnował tego, nie pilnuje, musi się tego dorwać, musi coś z tym zrobić. Jeżeli wyląduje, straci robotic facility, może stracić force plus 1 do ataku. Już, lurki są dropowane w bazie. Cofnięcie pod dwa działa, Indy wychodzi częścią swoich oddziałów. No i co z tego, że u góry coś tam widać? Będzie zniszczony kolejny robotik. Harvestery obrywają. Tu nie może za bardzo nic wykombinować. Widzi tam coś? Na razie nic nie widzi. Gdzie on w ogóle podchodzi? Indy, stop! 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 To był, proszę Państwa, tak zwany slow clap. Indy stracił wszystkie stalki z tamtego działu. 27 harvesterów. No to jest miazga, a tak naprawdę dałoby się to jeszcze grać, byłaby szansa na wygraną, gdyby nie stracił tego wszystkiego. Photon Overcharge, kolejne pylon odpalane, no całe 4 obserwery, bo dlaczego? Dlaczego by nie, ale slow clap pierwsza klasa, zepsuty atak naprawdę idealnie, strasznie się próbował. Idealnie, jak psuć mecz? Gdyby się ops jeszcze przydał, nie wiem czy wiecie, byłoby fajnie. A Indy przegrał ten mecz w dużej części na życzenie. GG 1-0 dla Guru. Możemy lecieć z kolejną grą. Mi się wydaje, że już półfinały powoli zaczynają się nam tam jakoś układać. Za chwilę zobaczymy. Widzę, że Lazar z Guru, Lazar z Basiorem jeszcze grają. To jest dosyć wczesna proba, która coś kombinuje. Nie, ona jest jakaś bardzo wczesna. Tak, Basior z Elazerem jeszcze grają. Piętro niżej jest Geralt, który wygrał z Rodzynem. Indy. Czyli Geralt jest w półfinale, no nasze gratulacje. 50 zł już jest zaklepane. Indy lub Guru też będą w półfinale za chwileczkę. Przecież Indy przegrywa 1-0. Geralt chyba po raz pierwszy. Tefel i Art o półfinał tu widzę jeszcze walczą. Tak patrzę, żebyśmy tutaj nie mieli zbyt dużo ZVZ. Dobra. Ja przypomnę o tych podstawowych rzeczach, o których co parę gier przypominam raz. Trwa blokowanie expy. Widzimy, że speed na lingach. Tutaj Guru gra bardzo wczesną agresję tymi lingami. Expa za chwilę będzie. Jeżeli postawiłby Evolution Chamber, to byłoby bardzo zabawnie. Za chwilę będziemy mieli Zelota. Tu proba musi blokować przejście. Będzie pylon. Nie trzeba pylona. Sam Zelot powinien wystarczyć. Tylko właśnie, tu jest taki problem. Sami widzicie jaki. I teraz jest adept. Jak najszybciej. Będzie musiał tutaj wybiegać Indy co chwilę. Tylko nie wpuści na swojego środka. Dobra, na razie koniec nie zrobił. 1-0 zabity. Proba się już tam ustawia. Przynajmniej jeden link zabity. Drugi link zabity. Ładna kontrola. No nie odstawia manę.
I już jest adept, więc ta wczesna agresja jest nieudana. Evolution Chamber nie widziałem, więc dropów też nie zobaczymy. Indy dobrze sobie radził w tej ostatniej grze do momentu, nie wiem czy on na imówie to rzucił, myślał, że Observer zaraz tam się pojawi. Nie wiem o co tam chodziło, naprawdę nie wiem. Kontrola na razie pierwsza klasa. Więc tak, osoby, które oglądają stream, pamiętajcie, jest do wygrania kolekcjonerka Legacy of the Void. Wystarczy w tej chwili, że będziecie na streamie. I to mniej więcej na tyle. Jesteście na streamie, oglądacie stream i powinna kolekcjonerka, macie szansę, że kolekcjonerka wam wpadnie. Pierwsze miejsce 100 zł, drugie miejsce natomiast jest... Nie, pierwsze miejsce 300 zł, drugie miejsce 100 zł, miejsce trzecie, czwarte po 50 zł. Okej. To jest jedno. Druga, trzecia rzecz, o której miałem wspomnieć. Panie i panowie, jest jedna ważna opcja. Trzeba w tej chwili zapisać się do kolejnego turnieju Fantasy Expo Challenge, albo można raczej, który odbędzie się za tydzień, w sobotę o godzinie 11:00. Jeden z adminów powinien linkiem na czacie za chwilę tutaj dorzucić. Więc nie krępujmy się. Dobra. Warpism w drodze. Pylon sobie czeka. Na razie fajnie, na razie dobrze. Okej, te linki cały czas się obijają. O, armię z przodu, naprawdę, non stop się obijają. Szkoda, że nie udało się tego jednego uratować. No i co? Adepci, trzecia baza, mamy Forge zostawione. Jaki tu jest plan Indiego w międzyczasie Warblade? Ty w ogóle kibicujesz Indiemu, zmień sobie kolor na czerwony na czasie i pokażcie jego emotki, jeżeli jesteście jego subami. Jeżeli jesteście za guru, no to hashtag gang guru zmienia sobie na zielony. Jedna dronka zabita. Trochę mało, ale 14 ringów. W sumie guru stracił ciut za dużo tych jednostek. Ile jest tych queenów? 3 sztuki na razie. W tej chwili tylko i wyłącznie 3 sztuki zabite. No dobra. Dziesiątka dronek plus jeden do ataku. 2 pylony, 3 pylony. Killim. Boże, ile tych ringów zostało zabitych? 19 ringów do tej pory. Więc tu są straty bardzo głupie u guru. 54, 52 po 3 bazy po obu stronach. No nie do końca tak to powinno wyglądać. Tego powinno być mocniejsze. On musiał produkować roacze, bo nie miał lingów, które miałby mu jakoś pomóc bronić się. Okej, jedno, drugie kamienie. Ja się przypomnę, żeby wygrać lotwa, trzeba być po prostu zalogowanym na czacie i oglądać stream na sam koniec. Wtedy dopiero rozlosujemy kolekcjonerkę. Dobra. Udało się trochę poskautować. 3 harwestery zabite kolejne, czyli łącznie mamy już 6 sztuk. Za trójkę adeptów, moim zdaniem, to naprawdę dobrze wychodzi cały czas Indiemu. Ciągły haras, ciągła jakaś niewielka chociaż presja. Pytanie, czy obroni się przed tym, co się zbliża. Biorąc pod uwagę, że jest tylko 12 punktów zaopatrzenia różnicy na korzyść Indiego, to tak, Indy się powinien tutaj obronić. Bez większych problemów. Guru nie ma aktualnie armii, którą mógłby walczyć. Okej. Okay. Ten do obrony, immortale, do wszystkiego działo. Ew.
Prawy warpizm zniszczony. Co się stanie z tą dwójką? Przeskoczy. Ach, przeskoczył. Mógł walczyć z Queenem. Lepiej by pewnie na tym wyszedł. Przecież na razie tak jest dosyć zabawnie. No, mógł walczyć z Queenem. A chyba chodzi o to odciągnięcie armii przede wszystkim. Już podchodzi Indy pod bazę przeciwnika. Owek zabity. Jeden. Może było Queena zabić. 65-58. Indy ma lepsze upgrade'y. Chociaż im dłużej czeka, tym będzie miał więcej problemów. No powinien zaatakować teraz, bo za chwilę przeciwnika zaskoczy te 1-1. Będzie niwelowany, plus 1 do ataku. Chociaż to może być zabawne. Force fieldy mogą być bardzo zabawne. Force fieldy poszły. Jeszcze kolejne. Trwa tutaj blokowanie. Którąś z Was, albo chociaż makrohaczerkę, uda się zniszczyć bez większych problemów. Co z kolejnymi? Poleciała taki z góry, żeby podbić się Force Field, ale to oznaczało, że za chwilę też dalej nie będzie mógł atakować. No i teraz, moim zdaniem, byłoby lepiej powalczyć z główną armią, niż myślić o rozwaleniu HCS-a, bo nawet pomogłoby wtedy Guru w ataku, ale Indy właśnie ma armię, która będzie sprzedawała miazgunię, taką pierwszą klasę. Trochę szkoda tego centra jednego straconego. Obrażenia są zmniejszone aż o 2 drony rzucone do boju. Ale jak zawsze słabo uzbrojone i drony zaczynają ginąć i ginąć i ginąć. Indy straci ten oddział zapewne. Ale co za problem, przeciwnik stracił 12 harvesterów. Będzie tracił jeszcze więcej. Nie, Indy tego chyba nie straci już. A nawet jak straci, to widzimy, jaką miazgę sprzedaje. O tak, 28 harvesterów zabitych. I kolejne jednostki się oczywiście zbliżają. Te plus 1 do obrony wcale Lingom nie pomoże przeciwko adeptom, bo adepci tak po dwóch strzałach zabijają Linga, więc co najwyżej plus 1 do ataku jak najbardziej tutaj pomaga. Ale Indy też ma te swoje plus 1. Plus 1 do ataku pomaga, ale Indy swoje upgrade do obrony ma mas adeptów, więc adaptacja GG. Mamy 1-1. Lecimy więc z grą. Co się będzie działo na Ulrenie? Jest Fast Expand ze strony Guru. U Indiego mamy One Gate Expand, One Gate Gas Expand. I tu powinna być niedługo ekspansja postawiona oczywiście. O tak. Dobra. No i co? Niewiele Indiemu brakuje, żeby być w półfinale. Przypomnę, Indy kiedyś wygrał turniej. Było to dosyć dawno temu. Grał z Seninem w finałowej grze. Tak, to było z Seninem. To było z Seninem 3-2. Pełne best of 5 było do rozegrania, więc ostro, ostro, naprawdę przyjemnie się grało. Nexus jest, Gateway jest. Podwójny asymilator również będzie. Geralt czeka w półfinału, w półfinale jednym. Półfinały będą pokazywane jeden za drugim, więc od momentu, jak się zacznie pierwszy półfinał, to trzeba liczyć tak zwykle około 3 godzin na zakończenie turnieju. Jedno best of 5 trwa właśnie na tej mniej więcej tą jedną godzinę. Czasami szybciej, czasami dłużej. Jak jest nerczo, to jest o wiele szybciej. Trwa jeden półfinał i finał. O wiele. Ostatni turniej wygrałem Mana. W ogóle ranking wygląda dosyć ciekawie. Przede wszystkim dlatego, że 3 gracze z tego rankingu top 3 nie gra teraz w turnieju. Albo już dalej nie dochodzi. Może gdzieś znajdę ten ranking i o nim trochę porozmawiamy. Pierwszy adept zbiera się do nałożenia presji. Jest ranking znaleziony przeze mnie. Adept już wchodzi, chcę trochę postraszyć. Na pierwszym miejscu jest aktualnie Mana z 20 punktami, na drugim miejscu jest Dana z 18 punktami, na miejscu trzecim jest Nercio z 18, na miejscu czwartym jest Soul, a Tefel wskoczył na miejsce piąte już w dniu dzisiejszym, na miejscu szóstym jest Geralt, bardzo ładnie sobie poradził. Art jest na miejscu siódmym, na miejscu ósmym jest Guru. Elazera aktualnie. Elazer jest w top 10, bo ma tylko 5 punktów do tej pory. Senin nie gra. Okej, okay, Matis miejsce 13 z 4 punktami. Wygrana w tym momencie chociażby tutaj Elazera, no gdzie go wybije? Na miejsce 6, powiedzmy sobie. Nawet nie będzie 6, jeżeli Geralt awansowałby do finału.
W międzyczasie raz Nightingales, no ale niestety Elazer przez dłuższy czas nic nie ugrał. Zero ugranych punktów. Ta topka może nam się lekko zmienić. Nie, nie może nam się topka zmienić w żaden sposób. Pierwsze miejsce many jest niezachwiane. Osoby, które widzą Indiemu, już widzę tam lekką falę sobie zrobiły. Uwaga, adepci chcą się dostać. Pokażcie gemotek, mamy wśród subów. Wśród widzów są subowie. Roach Warren, do tego wszystkiego Resonating Glaives. I powiem tak, to jest świetna mapa, żeby zaganiać zerga skacząc między tymi trzema bazami. Jeżeli na minimapie, jeżeli na mapie trzy bazy można zobaczyć w taki łatwy sposób, to wiedz, że się coś złego tu może dziać. Okej, trwa polowanie na Lingi. Dwójka sobie grzecznie czeka. W sumie adepci bardzo śmiesznie naokoło próbują obiec, jak tam roacze, cztery sztuki są. Jest podwójne Stargate. Gdyby... Ale to jest świetne. A ta hasierka jest świetnie postawiona. Bardzo mi się to podoba. No i teraz pytanie... No już wiadomo... Przeskoczył jednak! A Indy całkowicie niepotrzebnie przeskoczył. Trzeba było tutaj się ganiać z przeciwnikiem. Teraz straci wszystkich adeptów. Za wszelką cenę chce zabić jakieś dronki. Dwójka, trójka. Przeskakuje. Będzie piątko. To już tu lepiej. Jest siódemka. Ósemka. No ale mogło być o wiele lepiej. Expa oczywiście. No cofną sobie ekspansję. Feniksy? Nie, są wojdy. Ja pierdzielę. Jeżeli wyjdzie do ataku guru swoją armią i wojdy go złapią, będzie posprzątane. Zresztą Indy też, chodzi o Indy, pewnie mocno o zeskautowanie. Ler na razie nie ma. Hydralisków nie zobaczymy. Plus jeden do ataku dla wojdów jest w drodze. No dobra. Plus jeden jest, Feniksy, okej, Feniksy, dronki, bardzo ładnie. A, ja jeszcze zapomniałem, żeby brać udział w tym losowaniu, trzeba obserwować kanał eSport Now. To taka ważna rzecz. No dobra. Jeżeli nie będzie hydralisków, to będzie miazja. Dwójka Feniksów się rusza, dwa wojdy czekały tutaj, no, bardziej w zasadzie obrony. Gdzie są te wojdy? Swoją drogą... Czekają, okej. Brak hydralizm ten cały czas. Bo nie ma jeszcze ler. A tak podchodzi. Zobaczył już te wojdy, hydralizm ten już w drodze. Plus jeden do ataku u guru. Nie no, postawienie takiego spora jest tak upierdliwe. Zauważcie, że Lingi mogą przejść, a reszta nie mogła? A. No ciekawe. Dobra, Feniksy szukają swojego szczęścia. Udaje im się na razie parę tutaj znaleźć jednego queena. Będzie transfuzja, poleciała, więc możemy już uciekać tymi dronkami i zajmij się dronami, które przychodzą na stronę prawą. Idealnie, nie wiem na co on tyle czekał, 5 dronek zabitych, będzie 6, brak energii, jest 6 jednak zabitych dronek, łącznie 16, bardzo ciekawie to wygląda, pamiętajmy o tym, że tu przydałoby się popolować też na overlordy, które są na razie po mapie porozstawiane, pojedyncze spory gdzieś są dorzucane, już chcę podejść tą armią Ravengers, ale to jest tylko 8 sztuk. Trochę mało jeszcze próba złapania Queena. Queen złapany, będzie zabity bez transfuzji. I tak o to chodzi, podnosić te pojedyncze też hydry. Kolejny Queen obrywa. Kolejna drona ginie. Tam w sumie na dół to można byłoby z problemem wlatywać, jak na to popatrzę. Hydra jeszcze złapana, jedna, druga. Trzy dronki zabite. Ależ tego tu jest! 14 Feniksów! Imbo, przynajświętsza, 14 Feniksów w drodze. No co to ma być? Jednostki są podnoszone. Sporów trochę tutaj mamy. Kolejne dronki zabite. Gdyby w tym momencie adepci wjechali do piątej bazy,
świetnie by to wyglądało, tylko że on potrzebuje destruktorów. No dobra. Oczywiście punkty wam się naliczały, tego się nie, o to się nie martwcie, punkty wam się naliczały, jeżeli nawet nie podążaliście za kanałem, ale nie moglibyście wygrać. Dobra, coraz większa ilość sporów. Wojdy się gdzieś pojawiła, ataki z powietrza lecą. To co, podnosimy tą armię? Podnosimy armię jak najbardziej, lepsi przeskakują. Tutaj guru nie może nic zrobić. Geralt kontra Indy, pierwszy półfinał Fantasy Expo Challenge. Numer 4? Chyba tak. I GG, te spory, spory, spory. Ewidentnie guru jest niezadowolony. No leci miazga, GG, Indy w półfinale. Indy ma prostą drogę do finału, no, nie najgorszą drogę do finału.